Halo, halo, po raz ostatni. Podczas tego zgrupowania mówimy Państwu dzień dobelek prosto z tureckiej Antalii. Przed nami przedostatni sparing, ale ostatni otwarty sparing Rakowa-Częstochowa. Dzisiaj zagramy z liderem Ligi Słoweńskiej, z Olimpią Lublana w trakcie spotkania, natomiast absolutnie w tym sezonie dominującego w słoweńskiej lidze. Rozpoczynamy przedostatni sparing w Turcji. Wychowany w Atalancie Bergamo, bramkarz Olimpii. Ale tymczasem odzyskujemy piłkę, cebula miękko i pokonuje bramkarza. Otwieramy wynik tego spotkania, wykorzystujemy błąd w rozegraniu defensywy Olimpii, a Marcin Cebula bardzo efektownym takim sprytnym strzałem pokonuje bramkarza naszych rywali. Rozciągnięcie do Gryszkiewicza. No, to miało szansę zaskoczyć. Bardzo ładne to było podanie Gryszkiewicza i jeszcze ładniejszy strzał. Taki trochę spiętki w stylu Zlatana Ibrahimowicza, Fabiana Piaseckiego. Umie Fabian zaskoczyć ładnym uderzeniem, piękną bramką. Tutaj było bardzo... Jeszcze raz Carlos. Pole karne i znów Cebula. Było blisko, ten strzał szedł w światło bramki, byłaby z tego bramka, no ale trafił niestety Marcin w jednego z obrońców. Dobre podanie do przodu, uderzenie Wiktora Długosza. Z prawej nogi uderzał Wiktor, ale broni bramkarz Lublany. Sporo problemów przy wyprowadzaniu piłki ma Olimpia w tym momencie. Oj, teraz katastrofalny błąd bramkarza. Czy uda się to wykorzystać? Musiolik popatrzył, uderzył i gol z lewej nogi. Sebastian Musiolik, ależ precyzja Musiola tutaj, bez szans bramkarz. I jego właśnie błąd został tutaj w pełni wykorzystany. Raków 2, Olimpia 0. Pamiętamy bramki Sebastiana ze zgrupowania w Holandii, w tamtych meczach sparingowych. Teraz też dokłada trafienie popularny Musiol. Oj, uwaga, niebezpiecznie bronimy się w ostatniej chwili. Aż kapitalna tutaj interwencja na linii między słupkami jednego z naszych zawodników. To chyba Wiktor Długosz kapitalnie tutaj zablokował popularny długi. To uderzenie, które szło... Oj, dobre dośrodkowanie, zamknięta piłka i chyba jest w siatce, tak? Nie wiadomo, kto w tym zamieszaniu tutaj ją wstrzelił do bramki. No, ale to było ładne zagranie piłkarzy Olimpii, dośrodkowanie na dalszy słupek. Oj, minął się tutaj Papa Nikolał, ale nie połapali się rywale. No, połapali się na tyle, że będzie rzut karny. Decyzja sędziego jest nieubłagana. Przed szansą na wyrównanie piłkarze ze Słowenii. No to zobaczmy. Przed szansą Kuba Rajczykowski, by zatrzymać tutaj, stać się bohaterem tego dzisiejszego spotkania. Ale to nie będzie łatwe zadanie. Uwaga, nie, precyzyjne uderzenie i wyrównuje Olimpia Lublana. No, ładne zachowanie Cierpiała, przepuścił sobie piłkę, jest Carlos, piłka wycofana, ach, szkoda, że nie udało się tego zamknąć Sepkowi Musiolikowi, nie wiem, czy tam nie należał się rzut karny naszej drużynie, jeden z zawodników leży kopnięty w polu karnym. Dobra akcja naszego zespołu, trzeba pochwalić młodego. Groźna akcja Olimpii, musimy szybko wracać i co broni Rajczykowski, ale do pustej bramki jeszcze dobije jeden z rywali. Tak, uznana jest to bramka, Olimpia obejmuje prowadzenie w końcówce tego spotkania. Szybko. Też nie wiem, czy tutaj nie był faulowany Kubik, pozwala grać sędzia, też był dobrze ustawiony w tej sytuacji, uderzenie, ach, poprzeczka ratuje nas przed stratą bramki. Uderzenie Sukiennickiego, broni bramkarz Olimpii. Strzałem nie dotarła piłka do Carlosa Silvy. Ale odzyskuje Cierpiał. No i teraz ładnie Sukiennicki! Ależ to zagrał Oliwier Sukiennicki. Bardzo ładna bramka i ten dribbling, no, na pewno zrobił wrażenie. Wyrównujemy! Dobra informacja na koniec tego spotkania. A może...
No i tak, mamy końcowy gwizdek, kończymy to spotkanie remisem. Dobrze stało się, że zdobył bramkę Oliwier Sukiennicki i wyrównał, bo to oznacza, że dzisiaj nie przegrywamy z Olimpią. Trzy bramki zdobyte, trzy bramki stracone, mamy remis.